Witam wszystkie lwy i zapraszam serdecznie na prognozę kolejnego miesiąca, miesiąca października, który przedstawia się bardzo intensywnie, nie tylko ze względu, że znajdujemy się w korytarzu zaćmień. W tym miesiącu oczekujemy dwóch bardzo intensywnych zaćmień, 14 nów księżyca z pierścieniowym zaćmieniem słońca w znaku wagi, który jest korzystny dla Ciebie w korzystnych aspektach, i drugi, bardziej intensywny, bardziej emocjonalny, 28 spełnia z częściowym zaćmieniem księżyca w znaku byka. Pomimo, że węzły karmiczne znajdują się już na osi baran waga, wskazujące na nowe zadania do wykonania, tematy przeznaczenia, które będą się spełniać do końca roku 2024 w korzystnym aspekcie dla Ciebie i wyznaczającym, że lew musi iść w kierunku nowych celów życiowych, w kierunku rozwoju, nauki, poszerzania swoich horyzontów, i ten cel ma się zgadzać z Twoim wyborem serca i jednocześnie dodają Ci radości, spełnienia, i nie tylko jeżeli chodzi o nauki, ale takiego spełnienia osobistego celu życiowego. Co się będzie działo? Te pierwsze dwa tygodnie miesiąca energetycznie będą bardziej Ci odpowiadać, bardziej się będą zgadzać. Słońce aktualnie znajduje się w znaku wagi do 22 i razem ze Słońcem w znaku wagi tematem bardzo ważnym jest nauka, przekaz wiedzy, przekaz informacji. Dobry czas dla lwa, nie tylko do skorzystania na przykład z jakichś kursów czy też warsztatów, ale może niektórzy z Was pomyślą sami o przekazie wiedzy, przekazie informacji, czy też zajmujecie się handlem, czy też pracą z internetem. Bardzo dobry czas na wejścia w dobre kontakty, w dobre znajomości. Tutaj będzie przechodził także Merkury, ale Mars do 12, do 11 właściwie znajduje się także w znaku wagi, że ta energia Ci sprzyja, że będzie dużo siły, dużo mocy, dużo energii, i jeżeli chodzi o tematy kontaktów, znajomości, nauki, czy też kontaktów handlowych, czy zarabiania pieniędzy, jest ta siła, jest moc, jest energia, która będzie Ci sprzyjać, ale także słońce dodające więcej ekspresji, więcej radości życia. Wszystkie tematy, które są związane z komunikacją, sprzyjają Ci, tak, do 22, a energetycznie do 11 października. Sam październik rozpoczynamy Merkurem w opozycji do Neptuna, który znajduje się w znaku Panny, czyli przed Tobą. Oznaczałoby, uwaga tutaj, tego drugiego w kwestiach zawodowych, nie w kwestiach zawodowych, ale finansowych. Nie dałabym się namówić na jakieś inwestycje, czy też uważałabym na pieniądze, ponieważ Merkury w opozycji do Neptuna oznacza, że możemy nie tylko zrobić coś źle, ale że może ktoś nas oszukać, że może ktoś nas wykorzystać, że ktoś może nas na przykład namówić na jakieś inwestycje i można tutaj stracić pieniądze. Lepszy jest dzień następny, 3 października, gdy Merkury ustawia się w trygonie do Plutona. Dla Ciebie byłby bardzo dobry czas, czy dla tych lwów, które szukają na przykład pracy, do wysyłania CV-ek, do popraw sytuacji finansowych, do podpisów wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o umowy. Merkury i Wenus już jest w biegu prostym i Wenus pozostaje w Twoim znaku do 9 października. Wykorzystaj ten czas, następnie bowiem ta Wenus opuszcza Twój znak wreszcie, bo dużo tutaj się działo dobrego i złego zapewne, gdy Wenus była w biegu wstecznym, i teraz Wenus 9 października opuści Twój znak i przechodzi do znaku Panny. Jeszcze wcześniej opuszcza Twój znak Lilith, 4. Nareszcie jest ten spokój z tymi prowokacjami. Lilith przechodzi do znaku Panny przed Tobą i tutaj Lilith będzie patrzała na tematy Twoich wartości.
Czy oceniasz siebie rzeczywiście dobrze i skrupulatnie? Czy potrafisz siebie ocenić rzetelnie, realnie? Czy potrafisz siebie docenić? Czy kochasz siebie? Czy potrafisz siebie zabezpieczać? W jaki sposób zabezpieczasz te pieniądze? I ponieważ jednocześnie 9 wchodzi do znaku Panny Wenus, to Lilith z Wenus do końca miesiąca idą ręka pod rękę. Jedna patrzy na zabezpieczenia i druga patrzy na zabezpieczenia. W co inwestujesz, jak zarabiasz, czy potrafisz zabezpieczyć siebie? Jest poprawa sytuacji finansowych, przede wszystkim z Twoich talentów, z Twoich predyspozycji, ale także z jakichś praktycznych prac i widzę, że tutaj podejdziesz rzetelnie do tego tematu zarabiania pieniędzy, nie tylko dlatego, że Lilith nie będzie dawała ci spokoju, czy rzeczywiście jesteś zabezpieczony, ale myślę, że z tą Wenus w znaku Lwa, która była w Twoim znaku w biegu wstecznym, mogło też być tak, że wiele pieniędzy się w lato gdzieś rozpuściło i teraz i z Wenus, i z Lilith w znaku Panny. Te oba elementy, tak, bo Lilith nie mogę nazwać planetą, pomogą ci stworzyć nowe zabezpieczenia, ale także w tym temacie wartości. Jak kochasz siebie, jak widzisz siebie, realna i rzetelna ocena siebie, swojej postawy, swojej samooceny, aby się ocenić w pozytywny sposób. Tak, realnie i rzetelnie ocenić tak, jak jest. Obiektywnie nawet bym powiedziała. 10 uważałabym, Wenus w znaku Panny ustawia się od razu w opozycji do Saturna, czyli w tym miesiącu tematem bardzo ważnym są kwestie finansowe. Jak zarabiasz, jak się zabezpieczasz, na co wydajesz pieniądze, gdzie inwestujesz, jak wygląda wspólna kasa, jeżeli masz to na przykład z partnerem czy z partnerką, jak wyglądają tematy zobowiązań, długów wszelkiego rodzaju, czy też właśnie może poczynisz w tym kierunku jakieś działania czy aktywności, może potrzebujesz zabezpieczeń, może będziesz starał się na przykład o jakiś kredyt, ale ten aspekt Wenus w opozycji do Saturna 10 nie jest dobry tutaj na branie pożyczek czy kredytów. Tutaj może przyjść właśnie coś, że jest coś do zapłacenia, że są jakieś zobowiązania i ponieważ Saturn no, wymaga tutaj objęcia odpowiedzialności, na pewno bym to wykonała. 11 Pluton, planeta transformacji, planeta zmiany, jak wiesz, na samym końcu koziorożca zatrzymuje się i wyrusza w bieg prosty. Od 11 rozpoczyna się ważny proces transformacji i zmian. Pluton zmierza do wodnika i 25 stycznia 2024 przejdzie do wodnika, tak jak to było krótko w tym miesiącu, i ustawi się w opozycji do Twojego znaku. Razem z tym Plutonem, który w tym miesiącu ma różne aspekty, także negatywne, stoi w kwadratach do węzłów karmicznych na osi baran, waga, u Ciebie może być temat przemyślenia zmiany pracy, przeorganizowania. Spojrzenia realnie i rzetelnie na zmianę struktur Twojego dnia codziennego. Jak żyjesz, jak się organizujesz, jak wyglądają tematy zdrowia, kto ma firmę, jak wygląda to z pracownikami, czy może trzeba coś tutaj przeorganizować, zmienić. Może jest właśnie za dużo pracy, za dużo obowiązków, za dużo obowiązków masz na swojej głowie. Może te obowiązki trzeba podzielić, rozdzielić, zastanowić się, kto jest tutaj odpowiedzialny, kto decyduje, a może właśnie z tą Lilith i Panną i pozytywnym aspektem wcześniej, czyli z Merkurem w trygonie do Plutona, właśnie niektórzy z Was pomyślą o zmianie pracy lub też niektóre lwy może tutaj zaświtać także pomoc wyjazdu, czy nawet wyjazdu za granicę, czy pracy za granicę, czy skierowaniu stworzenia zupełnie innych struktur życia pracy i może to być związane właśnie z pracą za granicą, bo tutaj jest ten węzeł karmiczny znajdujący się w znaku barana. 12 Mars, który do tej pory do 12 dodaje ci siły, energii i mocy do działań,
przechodzi do znaku Skorpiona i ustawia się w kwadracie. I ten kwadrat potrwa 2 miesiące. Ale nie oznacza to, że 2 miesiące jest dla każdego z Was. On, w zależności od Waszej daty urodzenia, taki kwadrat będzie trwał 3-4 dni. Razem z kwadratem w znaku Skorpiona, i ponieważ energia tego Marsa, który czuje się bardzo dobrze w znaku Skorpiona, jest bardzo silna, jest bardzo intensywna i wskazuje, że fokus będziesz przez następne 2 miesiące kierował na sytuację w domu. Może to będą jakieś remonty, może będą jakieś zmiany, może będziesz tworzył jakieś zabezpieczenia, może będziesz zabezpieczał okna, kaloryfery, drzwi, coś na jesień w ogrodzie, czy w domu, czy w mieszkaniu, może trzeba coś będzie zabezpieczać. Uwaga, bo tutaj razem z tym kwadratem jest, że będziesz naprawdę wkładał to bardzo dużo energii, ale także w znaku Skorpiona może chodzić o to, że będzie to też kosztowało. I ponieważ w znaku naprzeciw będzie 28 zaćmienie i pełnia, uważałabym na pieniądze, jeżeli od początku miesiąca za zaćmienie i planety na osi panna ryby wskazują tutaj już na tematy finansowe, aby się nie przeliczyć. Czyli dobrze rozplanuj sobie siły, dobrze rozplanuj swoją energię, ale także rozplanuj to dobrze finansowo, bo może być, że za dużo wydasz na przykład, czy też patrzałabym, czy to, co kupuję, naprawdę jest mi teraz potrzebne. Jednocześnie Mars w kwadracie może oznaczać spadek energii, spadek sił, może właśnie jakieś przeziębienie, czy też, że sytuacje z domownikami będą wymagały także Twojej uwagi. Na przykład, czy to może dotyczyć tematów rodziny, tematów domu, tematów Twojej okolicy, czy też pojawią się jakieś bardzo ważne tematy w Twoim kraju, gdzie Twoja energia, gdzie Ty będziesz inwestował tą swoją energię. Mars pozostanie w Skorpionie aż do 23 listopada 2023. 14 dochodzi do nowiu Księżyca w znaku Wagi z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Bardzo dobry nów dla Ciebie w sekstylu, że mogą przyjść nowe możliwości, nowe szanse, nowe możliwości kontaktu wszelkiego rodzaju, ale także mogą to być możliwości gdzieś z Twojej okolicy, mogą możliwości przyjść od Twojego rodzeństwa. Na przykład to mogą być tematy związane z handlem, z przekazem wiedzy, z przekazem informacji. Ponieważ pierścieniowe zaćmienie Słońca mówi o radykalnych zmianach, i efekty rozciągają się na kolejne 6 miesięcy, może być tak, że niektórzy z Was zmienią tą formę komunikacji, zmienią formę myślenia, ale także przedstawiania się. Może tu chodzić o to, że lwy wyjdą na social media, że zaczniecie coś pisać, że napiszecie książkę, że otworzycie szkołę, że będziecie chcieli otwierać przedszkole, że będziecie chcieli otwierać żłobek. Może właśnie sami się uczyć czegoś z wyborem, czegoś radykalnie innego, gdzie będziecie rozwijać swoje talenty. Ponieważ to Słońce sprzyja Ci, a Mars jest już w znaku Skorpiona i ustawi się w trygonie do Saturna, zmiany te będą poczynione, czy też będą związane także z sytuacją domu. Jeżeli niektórzy z Was przeprowadzają się gdzieś na bliską odległość, to mogłoby się zgadzać. Jeżeli by się to było związane na przykład z jakimś kursem, to trzeba by było może ten kurs zapłacić, ale także jeżeli zmieniasz coś w domu, naprawdę dobrze rozplanować pieniądze jeszcze raz, żeby na wszystko ci starczyło. Czyli przemyślałabym, zrobiłabym nawet taki biznes plan od teraz do następnych 2 miesięcy, czy też nawet do grudnia, kiedy Słońce przejdzie do znaku Strzelca, ale efekty rozciągają się na 6 miesięcy, aby dobrze sobie wszystko rozplanować, aby nie zabrakło właśnie tych pieniążków, bo ten temat jest bardzo ważny.
Saturn jest w biegu wstecznym i razem z Saturnem w biegu wstecznym, on bada tak samo, pozostanie w biegu wstecznym do początku listopada, do 7 listopada, następnie wyrusza w bieg prosty, że będziesz podejmował jakieś bardzo ważne decyzje związane właśnie z finansami, z inwestycjami i z formą zarabiania pieniędzy. I jest też temat odpowiedzialności za te kwestie finansowe, ale także relacji, współprac, a może są jakieś tematy związane w domu, że trzeba te obowiązki podzielić. Może za dużo masz odpowiedzialności, może za dużo jest na twojej głowie i trzeba będzie to równo rozplanować między tobą a partnerem, czy może są dorosłe dzieci, które mogą także na przykład do gospodarstwa coś dokładać. Przemyśl tutaj, co należy zmienić. Od 21 do 23 jest taki najtrudniejszy czas, nie tylko w świecie. Będzie się tutaj bardzo dużo działo, dlatego że mamy trudne aspekty do Plutona, bo Słońce stoi w kwadracie do Plutona na ostatnich stopniach wagi i Merkury stoi także w kwadracie do Plutona. Nie podejmowałabym tutaj jakichś impulsywnych decyzji czy nieprzemyślanych decyzji. Ty musisz uważać przede wszystkim w komunikacji. Słońce i Merkury stoją pozytywnie, ale w kwadracie do Plutona może oznaczać dla niektórych z Was, że będą się zwalniać z pracy czy też rezygnować z czegoś. A dla innych uważałabym na przykład w komunikacji czy też w ruchu drogowym, chociaż to Słońce i Merkury działa pozytywnie, jednak 22 Merkury przechodzi do Skorpiona i Słońce przechodzi na 4 tygodnie do Skorpiona. Masz 3 kwadraty i fokus tych trzech planet jest znowu na dom. Fokus jest na dom, fokus jest na rodzinę, fokus jest na stworzenie dobrej aury w domu, dogadanie się z rodziną, z domownikami. Może być tak, ponieważ są aż 3 kwadraty, że będziesz omawiał w domu, czy też wyjdą jakieś tematy, które wcześniej nie omawiałeś, które wcześniej omijałeś, czy też właśnie z tym Marsem i Merkurem wadzę, że starałeś się dogadać, starałeś stworzyć harmonię, a teraz już będzie czegoś za dużo, tak? Że ta szklanka niestety napełniła się i trzeba będzie tu omówić to, co gdzieś tam ukrywałeś pod dywanem. Mogą wyjść trudne tematy, może też dojść do jakichś kłótni, czy jakichś konfliktów, czy jakichś prowokacji w domu i tematem twoim będzie się dogadać i stworzyć taką aurę w domu, gdzie naprawdę czujesz się dobrze, czujesz się bezpiecznie. Ci z was, którzy remontują, zmieniają, czy będą kupować coś, naprawdę z tymi trzema kwadratami uważałabym, żeby nie przesadzić, tak? Żeby nie za dużo, żeby sobie wszystko rozplanować, żeby ci starczyło po prostu energii, bo sytuacja jest wyjątkowa, dlatego że i Merkury, i Słońce, ale także Pluton i Mars będzie szedł ze Słońcem ręka pod rękę. Tak? Czyli Słońce idzie szybciej, ale samo to wejście Merkurego do Skorpiona i Słońce do Skorpiona razem z Marsem jest to bardzo intensywna energia radykalnych zmian, radykalnych transformacji. Może być tak, że jednocześnie oprócz twojej sytuacji w domu ktoś z rodziny, na przykład czy mama, czy tato, czy babcia, czy dzieci, ktoś będzie też potrzebował pomocy, że będziesz tutaj potrzebny w kilku punktach, czyli rozplanuj dobrze swoje siły i swoją energię i tematy prawdy, tematy autentyczności i wypowiadania tego, co wcześniej może było omijane. 24 Słońce ustawia się w trygonie do Saturna. Bardzo dobry aspekt, który możesz wiele załatwić, czy też zaplanować. Jeżeli masz jakiś ważny temat związany właśnie z finansami, z tematami odpowiedzialności, czy też na przykład z pracą, możesz nawet sobie zaplanować na tego 24. 28 pełnia szczęściowym zaćmieniem księżyca w znaku byka.
Ostatnia, ponieważ częściowe zaćmienie Księżyca wskazuje i jest w kwadracie do Ciebie, wskazuje przede wszystkim na temat emocji, na temat uczuć, temat mamy, temat kobiet, ale u Ciebie także drogę powołania. To jest ostatnie zaćmienie. Te węzły karmiczne znajdują się już na osi baran, waga. Efekty tego zaćmienia rozciągają się na kolejne 6 miesięcy, ale Mars stoi w opozycji do Jowisza, Merkury w opozycji do Jowisza i Mars jest w koniunkcji do Merkurego w znaku Skorpiona. Myślę, że dla niektórych lwów, szczególnie tych lwów, dotyczyć będzie lwów urodzonych do około daty 28, pewne decyzje będą zapadały nie tylko związane z tym, aby stworzyć harmonię między pracą a domem, między odpowiedzialnością za pracę, za Twoją drogę powołania, czy jesteś na drodze powołania, a sytuacją w domu. Czy rzeczywiście to pasuje? Czy jesteś w pracy, którą lubisz, gdzie się rozwijasz? Gdzie rozwijasz Twoje potencjały, gdzie możesz prezentować Twoje potencjały i odpowiednio zarabiasz pieniądze, czy możesz zabezpieczyć dom, czy możesz zabezpieczyć rodzinę, czy może trzeba coś zmienić, czy może trzeba, ponieważ są opozycje, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, ale także, że będziesz w jakiejś sytuacji, gdzie trzeba będzie powiedzieć tak albo nie, białe albo czarne, idę albo nie, zmieniam czy nie, tak mówią te planety w znaku Skorpiona. I już od początku października nie czekałabym może do 28, zastanowiłabym się do 14, kiedy masz pozytywnie te trzy planety, czyli i Merkurego, i Słońce, i Marsa do 12, do 11 właściwie w znaku wagi, zastanowiłabym się nad tą drogą powołania, drogie lwy. Co tutaj należy zmienić? Może także chodzić o temat relacji, temat partnerstw, temat uczuć, czy jeżeli chodzi o partnerstwa i o relacje, może także to się zmieniać przez kolejne 6 miesięcy. Zamykałabym wszystko to, co nie jest prawdziwe, to, co jest udawane. Posprzątałabym jak najwięcej do 14, do tego nowiu z pierścieniowym zaćmieniem Słońca, abyś ty, twoje wybory, to, co wybierzesz, naprawdę było zgodne z Twoim sercem, ale także w kierunku wagi, w kierunku równości, sprawiedliwości i miłości. Czy ta sytuacja w domu, ta aura w domu zgadza się, możesz się spełnić, jesteś na drodze powołania? Czy pasuje tutaj wszystko w domu, czy może trzeba coś zmieniać? A może niektóre lwy, nie tylko będzie to dotyczyć zmiany drogi powołania, ale także na przykład zmiany sytuacji w domu, gdzie trzeba zupełnie inaczej zmienić te obowiązki. Niektóre lwy mogą naprawdę z tym węzłem karmicznym w znaku barana przemyśleć zmiany swoich całkowicie wszystkich celów życiowych, tak? Czyli ta droga powołania byłaby takim najważniejszym aspektem, abyś ty się spełnił, abyś ty mógł się pokazać, abyś ty mógł się zaprezentować i oczywiście, że za tą twoją pracę, którą robisz, za to, co wykonujesz, masz być odpowiednio opłacany, aby na wszystko tutaj starczyło. Miesiąc kończymy pozytywnym aspektem. Wenus w znaku Panny ustawia się w trygonie do Urana. Myślę, że niektórzy z Was podejmą jakieś bardzo ważne decyzje związane znowu z tą pracą, czy też że niektórzy z Was będą rezygnować albo odchodzić, albo zdecydują się nawet na otwieranie własnych działalności. Jeżeli chodzi o tą pełnię szczęściowym zaćmieniem Księżyca, do około tego dnia nie podejmowałabym na pewno żadnych impulsywnych, nieprzemyślanych działań, czy też nie stawiałabym nikogo pod ścianą właśnie tak albo tak, czy żądała, ale jeszcze raz, do 14, drogi lwie, popatrz na to, aby posprzątać w swoim życiu jak
najwięcej, obejmując odpowiedzialność właściwie za wszystko, ale może tych odpowiedzialności z tym Plutonem jest za dużo, że trzeba coś oddać, że trzeba się podzielić, że trzeba stworzyć harmonię między tym, co robisz, między tym, jak się pokazujesz, a jaka jest naprawdę sytuacja, na przykład w domu, którą trzeba uporządkować. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie. Zapraszam do robienia horoskopów rocznych, horoskopów solarnych na rok 2024. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Pięknego października. Do zobaczenia.